Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu. Dzisiaj witam się z wami nieco inaczej, sprzed lustra, gotowa do wyjścia, bo za moment ja i Max jedziemy w fajne miejsce, ale wam nie zdradzę jeszcze co i jak. Dzisiaj co prawda mamy taki nieco ponury dzień, ale słuchajcie, dla nas nie jest to istotne. My się nigdy nie nudzimy, nigdy nie mamy ponurego humoru, zwłaszcza mój Massimo, który też już mnie tutaj pogania, że mam się streszczać, bo wychodzimy. Także zabieramy was ze sobą, życzymy wam miłego oglądania i mam nadzieję, że dzisiaj spędzicie z nami miło czas. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, po targach wróciłam do domu z delikatnym żelem do mycia twarzy Babo. Tak, odwiedziłam stanowisko Babo i postanowiłam, że wypróbuję sobie ten żel. Dużo z was, wiele z was polecało go, że podobno jest super, ale też przez jakiś czas nie było go w ofercie, a teraz znowu wrócił, więc mówię, to jest najlepsza okazja na to, żeby spróbować ten żel i zobaczymy, jak się on u mnie sprawdzi, na pewno dam wam znać. Ale słuchajcie, odkryłam też na targach dwie fajne marki. Przede wszystkim tutaj widzicie markę, która, o proszę, tak będzie widać lepiej, która ma w ofercie produkty pielęgnujące do ciała. Były tam dwie linie, pomarańczowa i taka malinowa. Dostałam tutaj nawet do przetestowania próbkę masełka do ciała, takiego rozświetlającego. Coś wspaniałego, bardzo ładne zapachy. Jestem ciekawa tej marki, bo przyznam się wam, że jej nie znam, więc czas najwyższy ją lepiej poznać i może znowu odkryję dla was jakąś ciekawą właśnie
perełkę kosmetyczną, a tutaj z kolei, ale mi tu pachnie, tutaj z kolei mam produkty dla panów. Bo jak już tak chodziliśmy między stoiskami, to i Massimo zatrzymał się przy produktach męskich. Dostaliśmy do przetestowania próbkę zapachu, który zresztą tutaj czuję na moim nadgarstku, jest obłędny. I dwa produkty pielęgnujące, lotion po goleniu i krem z peptydami przeciwzmarszczkowe. Oferta co prawda nie jest duża, bo tam były, z tego co pamiętam, dwa rodzaje perfum, w sumie to perfumy, chyba woda kolońska, właśnie krem z peptydami do twarzy, krem po goleniu i jeszcze jakiś produkt związany chyba z brodą, ale nie jestem na 100% pewna. Natomiast zaintrygowały mnie zestawy tych właśnie kosmetyków dla panów, bardzo zresztą ciekawe, które za chwilę pojawią się w ofercie. I no muszę Wam powiedzieć, że zapachy, ale też składowo te kosmetyki przedstawiają się super. Więc może odkryję też coś dla panów w najbliższym czasie. No zobaczymy, Massimo będzie sobie testował i na pewno dam Wam znać co i jak. Także widzicie, targi całkiem się udały, ale w ogóle muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o targi kosmetyczne, to to jest zawsze świetna okazja do tego, żeby się wybrać na takie targi i odkryć coś nowego. Nowe perełki, nowe marki, które nie są popularne, które warto zobaczyć, warto poznać. Naprawdę fajnie spędzony czas, a teraz idę do kuchni, bo Massimo przygotowuje coś na obiad, a później zobaczymy, jak się potoczy dalej dzień. Powiem Wam tak, plany były troszkę inne. Ale jak to u nas bywa, po obiedzie mój Massimo włączył sobie jakiś film włoski, a ja nie lubię włoskiego kina, i tak się, słuchajcie, wkręcił, że stwierdziłam, okej, to ja wykorzystam ten czas, kiedy on ten film sobie ogląda i pozałatwiam swoje sprawy. I podjechałam właśnie do galerii, która znajduje się niedaleko naszego mieszkania, bo tak, po pierwsze muszę pójść na pocztę i powysyłać trochę dokumentów. Po drugie, chciałam dzisiaj wyprać sobie moje jedwabne poszewki, ale okazało się, że skończył mi się płyn do tkanin delikatnych, do delikatnego prania, więc muszę kupić płyn, muszę kupić wodę, która się skończyła, więc małe zakupy w supermarkecie, ale przy okazji, słuchajcie, robię sobie już listę tematów świątecznych na świąteczne filmy, oczywiście Wam teraz ich nie zdradzę. Ale ostatnio przechodziłam obok Flying Tiger i zobaczyłam, że jest tam parę rzeczy, które mogłabym wykorzystać właśnie w tych moich filmach, więc zaraz sobie też tam pójdę i zobaczymy, co uda mi się kupić. Także widzicie, wykorzystuję produktywnie czas, zamiast się obijać, scrollować Instagram czy coś w tym stylu. Idę pozałatwiać parę spraw, niech Massimo sobie na spokojnie ogląda swój film. No i zobaczymy, co uda mi się załatwić. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night beneath the mistletoe. It's cold outside. Wracam do domu i patrzcie, co tu na mnie czeka. Massimuś przygotował mi aperolkę. Idealnie. Chciałam powiedzieć, że to miał być daily vlog z nami, a okazało się, że wyszedł daily vlog ze mną. Ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ja właśnie kończę czytać książkę. Za moment odpalę sobie serial i będę się relaksować. Ale słuchajcie, na zakończenie dzisiejszego filmu mam do Was pytanie. Odnośnie, no właśnie, mojego kanału i tych naszych daily vlogów. Bo po ostatnim daily vlogu dostałam różne komentarze i też wiadomości na Instagramie, że niektórym osobom nie do końca podoba się to, że poruszam w daily vlogach jakieś tematy. Tak jak ostatnio mówiłam właśnie o tych dobrych radach, wcześniej było o znajomościach na YouTubie. Widzę, że Wy się tutaj pod tymi filmami fajnie, intensywnie wypowiadacie, super są te Wasze wypowiedzi, Wasze historie, Wasze przeżycia i mi osobiście bardzo to odpowiada. No ale pojawiły się właśnie też takie głosy od osób, które twierdzą, że to jest w ogóle niepotrzebne, nie powinnam poruszać takich tematów w daily vlogach i na przykład one by wolały, żeby to były tematy na przykład w serii Kawa z Koko.
A ponieważ, słuchajcie, tworzycie ten kanał razem ze mną, a mi zależy na tym, żebyście się dobrze tutaj czuli, żeby te tematy wam się podobały, żeby filmy wam się podobały i nie tylko. Oczywiście ja nie jestem w stanie zadowolić wszystkich, więc ja sobie zdaję z tego sprawę, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby te filmy wam się po prostu przyjemnie oglądało. To dajcie znać w komentarzach, czy jednak jesteście za tym, żebym raz na jakiś czas, bo ja nie mówię, że tak będzie za każdym razem w każdym daily vlogu, żebym poruszała jakiś głębszy temat, że tak powiem. Czy jednak wolicie, żeby tego typu tematy pojawiały się w innej serii, jako oddzielne filmy? Dajcie koniecznie znać, bo jestem ciekawa po prostu, jak wam się to ogląda. Czy jest wam przyjemniej w ten sposób, czy przyjemniej w ten sposób? Czy chcecie, żebym raz na jakiś czas, powtarzam, raz na jakiś czas przeplatała po prostu te tematy tutaj w tych daily vlogach? Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to wypadnie, jakie będą wasze opinie. No i oczywiście, jeśli większość będzie za taką opcją, no to zostaniemy przy takiej opcji. A jeśli nie, no to wtedy pomyślę, co tutaj sobie dalej pokombinować. Także tak sobie chciałam was właśnie o to zapytać, bo tak sobie o tym ostatnio myślałam, po tym właśnie ostatnim daily vlogu, jak to wszystko zorganizować, żeby było fajnie, zwłaszcza, że szykuje się ten okres świąteczny, no i planuję w tym roku zrobić dla was vlogmas, więc chciałabym, żeby ten vlogmas był też dla was przyjemny i żeby tam były takie tematy, które zdecydowanie będą sprawiały wam przyjemność, będzie wam się miło oglądało te filmy, no bo wiadomo, okres świąteczny to jest taki zawsze wyjątkowy okres, a będzie trochę tych filmów na moim kanale, więc tak jak mówię, dajcie koniecznie znać. No dobra, to ja kończę. Zabieram się za chwilę za skończenie książki, potem za serial. Relaks, przyjemności. Max ogląda mecze. Także wszystko na swoim miejscu, na swoim porządku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że dotrwaliście do końca, że byliście dzisiaj, że oglądaliście. Czekam na wasze opinie. No i oczywiście wysyłam wam dużo pozytywnej energii. Trzymajcie się cieplutko, buziaki. Pa!